谁带了大麻布来你哥？Jak ona mogła mnie to zrobić, no? Nie przejechałem, a wesela ani widu, ani słychu. Przystojniak. Uwielbiam wesela. Mnie elfy nie przeszkadzają. Siedzą cicho, nie naprzykrzają się. Pewnikiem coś knują. Rannych leczą i odpoczywają se. Nie możemy ich przepędzić. Nie odmawia się gościny na szlaku. Ale podobno Hoffman posłał chłopaka do wyzimnictwa. Za dużo pracuje. Tak. Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś mi wszystkiego. Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina. Nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. Nie mam jednak takiego zamiaru. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Elwina. Tak? Mam problem z południcą. Sławny biały wilk, Geralt z Rivi, przychodzi do mnie z prośbą o pomoc. Niestety nie mam wyboru. Zatem nie pozostaje nic innego, jak zasięgnąć rady u wróżbitki lub pani jeziora. Tylko one mogą coś wiedzieć na ten temat. Mimo wszystko dzięki. Powinno się udać. Tak? Bywaj.
Chciałbym pogodzić ludzi z Wodianoi, ale nie wiem jak. Myślisz, że pani jeziora będzie wiedziała? W takim razie idę z nią porozmawiać. Bywaj. Chciałbym wysłać listy do Wyzimy. Dzięki. Bywaj.
Bywaj. Pani, czy mogłabyś mi powiedzieć, jak odesłać duszę południcy Aliny w zaświaty? Duch Aliny stał się południcą. Nie rozumie, kim jest i nie pamięta swojej przeszłości. Jej pamięć jest zlepkiem wspomnień wszystkich kobiet, które zmarły w promieniach słońca na polach. Jak mogę jej pomóc? Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu, zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom. Bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie do tego zadania idealny. Powodzenia, Wiedźminie. Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Vodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Vodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku.
Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Tak? Pani, przybywam, by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia. I wyruszam z arcyważną. Geralt, ostrzegam cię. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Niedługo będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego Graala. Wiem, nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal, samotność, jeśli mogę jakoś pomóc. Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. Pani, to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani, twa mądrość ustępuje tylko twojej dobroci. Psia krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Pani, twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. Masz najlepszy tyłek w Temerii. Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz?
Thank you.